zrobimy sobie update lampowej działalności. Widzę, żeby się przydało. Krzyś łączy tutaj gwinty od żarówek, żeby wszystkie razem puścić jednym kablem. Ale przepiękny ten kolor. Powiem ci, że w tym świetle wygląda bardzo ładnie, a w kamerze wygląda super. Będę to łączył tak, że tutaj będę między nimi dawał ten tańszy kabel po prostu. Okej. Bo mógłbym je wszystkie pociągnąć do jednego miejsca, ale wtedy byśmy tego kabla bardzo dużo potrzebowali, tego zdobionego. Dlatego będę to trochę robił na około, ale dzięki temu zaoszczędzimy kabla po prostu, który jest mega drogi. Git majonez. Za niedługo zawiśnie. O sztos. Ubieramy się i w trasę. Znaczy zapinamy. To jeszcze dopiję sobie butlę i ruszamy. Dzień dobry z rana. Wczoraj, słuchajcie, padłam, zasnęłam, no i nie dokończyłam tego, co zaczęłam, także dzisiaj się spotkamy. Wieczorkiem. Natomiast teraz jedziemy na rzęsy. Temu jestem tak połowicznie pomalowana. Rzęsy. Pierwszy raz. Jak myślałem, że paznokcie? Na rzęsy. Na rzęsy? Ja zawsze myślałem, że paznokcie. Przepraszam, że się wtrąciłem. Cześć. Na rzęsy. Pierwszy raz w życiu będę robiła rzęsy. Jeszcze myślałem w domu, szkoda, że ty nie ściągłaś paznokci, bo byś ci to szybciej zrobiła. Nie, rzęsy. To. Jaki smutny. Mój mąż się boi, ja też się trochę boję, ale widziałam efekt, że mają być takie bardzo naturalne. Mam nadzieję, że takowe będą. Trzymajcie kciuki. Pokażę wam moje rzęsy przed i zobaczymy się z rzęsami po. Może będzie ładnie. No, jadę z chłopakami. Pójdą sobie na spacer. Pójdą sobie na spacer. Uczę się cały czas mówić. Sy. To. Widzimy się po rzęsach, a potem mój mąż powiedział, że zaprosi mnie na rosół. Tak. Taka randka z synem. Dokładnie. A syn chyba coś ciśnie. Coś ciśnie, zrzucił butelkę i już znowu jest nalane po tym. Wy też macie taki bałagan w samochodzie z dziećmi małymi? Czekajcie, przybliżę, bo nie wiem, czy to będzie widać. O, patrzcie, co tam jest, no nie? Zalane mlekiem wszystko jest, no po prostu tragedia. Tragedia. No, nie wiem, czy dzisiaj się o to nie zabiorę, bo szkoda mi tego auta. Jedziemy. Teraz pokażę wam, jak wyglądają rzęsy po. Trochę się podmalowałam, ale zobaczcie na to. Powiem wam, że jestem mega zadowolona. Bałam się tych gąsienic takich. Natomiast te rzęsy wyglądają jak takie, które ja sobie sama doczepiam. I jak na razie efekt dla mnie fenomenalny. Mam nadzieję, że się będą trzymać i zbyt szybko się ze mną nie pożegnają. Natomiast no, czad. Jak wam się podoba? Jej, jeszcze henna i rano prawie nie będę musiała się malować, nie? Tylko kit na facjatę, ale tak to spoko, nie? Wow. Czadowe. Jej. Przed nami etap zawieszania lampy. Zabezpieczyliśmy wyspę, żeby tutaj się nic nie, wiecie, nie posypało, nie osypało. Tam zakupy. Zaraz będziemy to ogarniać. Ale mamy nadzieję, że zawiśnie dzisiaj lampa, chociaż mamy ultra problem z żarówkami, ponieważ kupiliśmy już drugi raz inne żarówki, wydaliśmy kolejną stówę, no bo to 7 żarówek i są kiepskie, także szukamy dalej. Będzie na razie bez żarówek niestety. Pokażę wam, jak to wygląda. Cała lampa już jest przygotowana, wszystkie kable tu Krzyś połączył, ogarnął. Tutaj mamy też pomalowane haczyki, ponieważ malowaliśmy je na czarno, ponieważ nigdzie nie ma czarnych, zawsze są srebrne. Już są włożone w kołki. One o wiele mocniej trzymają niż takie zwykłe. Fisher, o.
Teraz Krzyś idzie tutaj z karszerem. Jo. I będziemy wiercić. Krzyś jest przerażony, ponieważ wiercenie okapu i lampy, która jest w kuchni, było ciężkie, nie? Nie, jakoś z lampą właśnie nie było ciężkie. Nie? Z lampą nie? Tylko okap tak szedł jak porąbany, bo trafiły we wszystkie cztery te... Druty. Druty. Byliśmy mądrzejsi, powiedziałaś o tym, że użyliśmy tego? Nie, nie. Ten nasz, byliśmy mądrzejsi, zobaczymy, czy to zadziała. Jak macie takie urządzenie, o, coś takiego, które wykrywa kable, no nie? To można je też przełączyć na metal. Ja je przełączyłem na metal. I jak tutaj wejdziemy pod filar, tutaj, to tutaj nam się pokaże, że jest tutaj metal. O, tutaj, w tym miejscu leci. I to jest, no, tutaj jest środek jakby, tak, nie? Że tutaj w tym miejscu mamy niby zbrojenie. Sprawdzałem sufit, zobaczymy, czy to zadziała, czy to nie zadziała, bo jak nie zadziała, to się popłacze. No ale ostatecznie masz jakiekolwiek zbrojenie na horyzoncie, czy wszystkie minąłeś? Ja wszystkie minąłem. Nie będę się w zbrojenie bawił. Mam nadzieję. No. Przeostatniej nam się nie poszczęściło. Ale głęboko wszedł. Ja mówię, że jakiś taki, wiecie, escape room, a Krzyś mówi że greja zrobiliśmy. Do podwieszania. Lampy. Podasz mi lampę? No, jak? Dobra, zajdę sobie. Ja podam, spróbuję. Mogę chwycić za jedno? Tak, za jedno, to środkowe, ale chcesz przynieść ją tak, po prostu jedną ręką? No. No dobra, to czekaj. Tylko ustawię kamerę, gdybyś miała ją połamać, to żebyśmy mieli dowód, że była ładna. No to przecież niosę jak mogę. Okej, dziękuję. O mojciu. Trzymaj się na tamtej, więc jest dobrze. Tylko nie pomieszał, jest dobrze. Tak. I tak. Coś poszło nie tak? Tam musi się to wyrównać. Okay, dobrze. Może coś poszło nie tak, ale nie tak od razu. Nie zakładaj od razu. Jest. Nice. Wyżej. Tak. Ile wyżej? No tak z 6 oczek. No ja chciałam tak, żeby było trochę poniżej okapu, żeby zasłoniło okap. Ale to nie będzie za nic pożarówki? Nie wiem, kochanie, jeszcze. Dowiemy się, jak będziemy mieć żarówki. My właśnie w samochodzie, Mikołaj zasnął, jedziemy do Suchej Beskidzkiej. Tam jest najwięcej sklepów, jeżeli coś potrzebujemy kupić, to zawsze tam znajdziemy, nie? Tak, Martusz się tam zawsze ubierze, zawsze tam coś ładnego znajdzie, zobaczymy jak dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie tak samo nastawiona jak przed wyjazdem, bo za każdym razem, gdy mieliśmy jakieś takie, nie wiem, jechaliśmy do telewizji albo coś takiego, to zawsze tam kupowałaś wszystko, no nie? Tak, tak samo wesela i wszelakie okazje. No, a potem mamy zamiar jechać na basen, też w Suchej. Zobaczymy, czy się uda. Mam nadzieję, że tak. Na razie jest pięknie, Mikołaj śpi, humory dopisują, bo jest cisza i spokój. Czego gdzieś więcej? Jedziemy. Słuchajcie, teraz przejeżdżaliśmy przez miejsce, gdzie nagrywaliśmy Q&A, gdy byłam w ciąży. I tak stwierdziliśmy, że w sumie ciekawie byłoby się wrócić do tego filmu i zobaczyć, co nam się pozmieniało. Inne spostrzeżenia na te same tematy, no nie? Tak, dokładnie. Czy jednak trzymamy się założeń, gdzie małego jeszcze nie było? No i dajcie znać w komentarzu, co wam się pozmieniało. Wiecie, jakie były założenia w ciąży? A potem życie zweryfikowało coś zupełnie innego, wiecie, że całkowicie inaczej się to potoczyło. Jestem ciekawa, jak to było u was, a my wydaje mi się, że sięgniemy do tego materiału, bo sama jestem ciekawa. Sama jestem ciekawa, co tam mówiliśmy, no nie? Tak. Jak się nam wydawało, jak to było, gdy mały był jeszcze w brzuchu i takie miało się pojęcie, jakieś inne. Zobaczymy. A tymczasem wy podzielcie się swoimi takimi przemyśleniami i właściwie życiem też, no. Jesteśmy na miejscu, jesteśmy w Suchej. Idziemy teraz przez sklepy wszystkie. Zobaczymy, co Martusia sobie wybierze. Mam nadzieję, że wybierze sobie coś ładnego. Widziałam stroje kąpielowe.
tak? No chciałabym takie komplety, wiesz, takie... Takie, że... Uch. Że nie będziesz mógł ode mnie oderwać wzroku. Och, lepiej tak przyszyć. Oczy. Do stroju. Dobra, Mikołaj śpi, chyba go musimy obudzić. No i tak wstaniemy, zaczniemy wyciągać wózek, to się obudzi. No, chyba tak. Tyłek masz jakiś taki duży dni? Aha. No. Ale nie wyglądasz nieźle. Tylko w twoim kolorze. No, wygląda jak sukienka. No. No, ale to będziesz jeszcze jakiś pasek zakładać, no. A te rękawy ci za bardzo nie spadają? No, one takie są. Ale one się trzymają jakoś na którejś wysokości? Nie. Jak tam? Dobrze się bawisz? Świetnie, to nie? Świetna zabawa. To wygląda spoko. To jest za małe. Może na przyszłe wakacje takie rzeczy. Jeszcze nie na te. To fajnie. Wygląda w szkupu? Mhm. Już po, chłopaki byli tacy dzielni. Ledwo się Mikołaj zmieścił do tyłu. Ale mamy już wszystko, oprócz portfela. Ile tu jest zakupów? No, bo zrobię taki szybko odcinek, może mi się uda go zmontować jeszcze przed wyjazdem i wam go tutaj wrzucić. No życzyłabym wszystkim kobietom takich mężczyzn, jakich ja mam na zakupach. Zero biadolenia, zero sapania, jeszcze doradzanie cały czas, a może jeszcze to, jeszcze mój mąż jest wspaniały. Kup sobie, ja dzisiaj cały czas słyszałam kup sobie, kup sobie, to jest motto dziś, kup sobie, to i to, i to, i to, i to, biorę. Bo ja po prostu znam Martę i na przykład była torebka, Marta ją później pokaże. Była torebka, która się jej strasznie podobała. Ja widziałem, że chyba 10 kobiet, które przechodziły, to każda na nią patrzyła i każda ją oglądała. I wiedziałem, że jak będziemy wracać do domu i będziemy, załóżmy, nie wiem, już 30 km za suchą, to Marta będzie mówić, że jej nie kupiłam, rady, tak. Bo musimy tu wrócić jutro. Więc nie musimy jutro wracać, bo Marta ją kupiła. Kupiła. Tak, i mam ją, pokażę wam ją. A najlepsze jest to, że to ona była tylko jedna, więc tak. Nie jest tak, że będziesz teraz wszędzie spotykać wszystkich z tym samą torebką. Tak. Bo tam była tylko jedna, więc wydaje mi się, ja nigdzie indziej nie widziałem. Ja też nie widziałam w ogóle takiej torebki, ale piękna. Zamszowa, tak idealna. Tak samo te spodnie, co kupiłaś. To też nie jest spodnie, to sukienka taką. Z tymi taką frędzlami. No, to jest dlatego też nie widziałem nigdzie indziej. No, dlatego mi się to spodobało. No, ale dużo takich ładnych smaczków, fajnych. Jeszcze zobaczę to, co mam w domu i sobie będę mogła już spakować całą moją walizkę, więc sztos. Jedziemy teraz na coś do jedzenia. Mieliśmy jechać na basen, ale Mikołaj jest już zmęczony i na pewno godziny na basenie by nie wytrzymał. 4,5 godziny, więc może być już zmęczony. Może być już zmęczony i na pewno zaraz zaśnie, bo jest cichusieńko. Tak? Tak. A, no już padł. Po 4,5 godziny to on by nie poszedł na basen, by tam płakał. Nie, nie. 15 minut i ten, to trzeba osobno jechać. Zresztą jedziemy na wakacje, będzie basen cały czas. Teraz jedziemy coś zjeść. Tak, jedziemy do takiej restauracji, zjemy sobie zupkę i kotleta. Znaczy ja mam taki plan na zupę i kotleta, nie wiem co Marta będzie chciała. Zobaczymy. Ja cały czas myślę właśnie o schabowym. I też bym zjadła schabowego. Z frytkami najlepiej. Też mam ochotę na schabowego, a najlepsze, że teraz już tak chciałam trochę czyścić lodówkę i wiecie, nie kupować tych wszystkich rzeczy. No i akurat byliśmy w sklepie, gdzie były gotowe gołąbki, takie swojskie robione i jakieś tam coś tam, golonka i coś tam jeszcze. No i właśnie wzięłam, tak że będziemy mieć kolację i jutro obiad z głowy. Nie trzeba będzie z tym zrobić, także ciśniemy jutro z robotą. Dobrze, teraz jedziemy
jestem bardzo usatysfakcjonowana tym dniem.